II Księga Królewska, rozdział 23 Król zatem zwołał zgromadzenie całej starszyzny Judy i Jerozolimy. Następnie poszedł do domu pana, a wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani i prorocy, cały lud od najmłodszych do najstarszych. Tam głośno odczytał całą księgę przymierza, którą znaleziono w domu pana. Potem król stanął przy kolumnie i w obecności pana. Zawarł przymierze, w którym cały lud zobowiązał się iść wiernie za Panem, zachowywać jego przekazania, upomnienia i polecenia całym sercem i całą duszą, aby wypełnić w ten sposób warunki przymierza zapisane w tej księdze. Następnie król polecił najwyższemu kapłanowi Hilkiaszowi, kapłanom sprawującym główne funkcje oraz strażnikom progu, wynieść ze świątyni Pana. Wszystkie przedmioty wykonane dla Baala, Aszery i wszystkich gwiazd na niebie, i spalić je na zewnątrz Jerozolimy na polach nad Cedronem, a popiół z nich zanieść do Betel. Usunął kapłanów pogańskich, których mianowali królowie Judy, aby składali ofiary z kadzidła na wzniesieniach kultycznych położonych w miastach Judy i wokół Jerozolimy. Tych, którzy palili kadzidło w ofierze Baalowi, Słońcu, księżycowi, planetom i wszystkim gwiazdom na niebie. Także posąg Aszery kazał wynieść z domu pana na zewnątrz Jerozolimy i spalić go w dolinie Cedronu. Starł go na proch i popiół rozrzucił na grobach prostego ludu. Zburzył również wzniesione w domu pana domy mężczyzn uprawiających nierząd sakralny, których kobiety przemdły szaty dla Aszery. Sprowadził wszystkich kapłanów z miast Judy i sprofanował wzniesienia kultyczne, na których kapłani od Geba do Berszeby składali ofiary. Rozwalił też wyżyny demonów, znajdujące się u wejścia do bramy Jozłego, zarządcy miasta po lewej stronie od bramy miejskiej. Kapłani wzniesień kultycznych nigdy jednak nie pełnili służby przy ołtarzu Pana w Jerozolimie, choć mogli jeść prześne chleby razem ze swoimi braćmi. Sprofanował również tofet, znajdujące się w dolinie synów Hinnoma, aby już nikt nie spalał w ofierze ku czci Molocha swojego syna lub córki. Rozwalił konie, które królowie Judy postawili ku czci Słońca, u wejścia do Domu Pana, obok mieszkania Netan Meleka, opiekującego się dziedzińcem świątynnym i spalił rydwany poświęcone Słońcu. Zburzył też ołtarze na tarasie przy górnej sali Achaza wzniesione przez królów Judy, a także ołtarze, które zbudował Manasses na obydwu dziedzińcach domu Pana. Usunął je stamtąd i starł na prog, wrzucając do Doliny Cedronu. Król sprofanował także wzniesienia kultyczne znajdujące się naprzeciw Jerozolimy, po prawej stronie Góry Zniszczenia, które zbudował Salomon, król Izraela, ku czci Asztarty, ohydnej bogini Sydończyków, Kemosza, ochydnego Boga Moabitów i Milkoma, obrzydliwego Boga Ammonitów. Porozbijał stele i aszery, a ich miejsca zasypał ludzkimi kośćmi. Zburzył nawet ołtarz w Betel, wzniesienie kultyczne zbudowane przez Jeroboama, syna Nebata, który nakłonił Izraela do grzechu. Wzniesienie kultyczne spalił i starł na proch, spalił też Aszerę. Rozglądając się dokoła, Jozjasz zobaczył groby na wzgórzu. Polecił więc zabrać z nich kości. Potem palił je na ołtarzu, dokonując jego profanacji, zgodnie ze słowem Pana, który wygłosił człowiek Boży w czasie, gdy Jeroboam znajdował się przy ołtarzu w czasie święta. Kiedy Jozjasz się obrócił, zobaczył grób człowieka Bożego, który zapowiadał te wydarzenia. – Co to za nagrobek, który widzę? – zapytał Jozjasz. Odpowiedzieli mu ludzie z miasta – jest to grób Bożego Człowieka, który przybył z Judy. On właśnie zapowiedział to wszystko, co ty wykonujesz nad ołtarzem w Betel. Rozkazał zatem, zostawcie go w spokoju, niech nikt nie rusza jego kości. Pozostawiono więc nietknięte jego kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii. Jozjasz usunął również wszystkie sanktuaria zbudowane na wzniesieniach kultycznych, które w miastach Samarii pobudowali królowie Izraela, aby doprowadzić Pana do gniewu. Postąpił z nimi tak samo, jak w Betel. Wymordował wszystkich kapłanów wzniesień kultycznych, których zastał przy ołtarzach, paląc na nich ludzkie kości. Następnie wrócił do Jerozolimy. Potem król wydał rozkaz całemu ludowi. Świętujcie Paschę ku czci Pana, waszego Boga. Jak to zostało napisane w tej księdze przymierza. Od czasu sędziów, którzy rządzili Izraelem i przez cały okres panowania Królów Izraela i Judy, nie obchodzono takiej paschy. Dopiero w osiemnastym roku rządów króla Jozjasza obchodzono w Jerozolimie taką paschę ku czci Pana. Jozjasz usunął także wywoływaczy duchów i zmarłych, domowe posążki bóstw, bożki i wszystkie inne ochydne bóstwa. Które widziano w ziemi Judy i w Jerozolimie. Chciał bowiem wypełnić wymagania prawa zapisane w księdze, którą znalazł kapłan Hilikasz w domu Pana. Nie było żadnego przed Nim, który by podobnie jak on, nawrócił się do Pana całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą zgodnie z całym prawem Mojżesza. Po nim również nie pojawił się król podobny do Niego. Pan jednak nie odwrócił się od swojego straszliwego gniewu przeciw Judzie. Do takiego gniewu doprowadziły go wszystkie zniewagi wyrządzone mu przez manassesa. Pan bowiem zapowiedział: Nawet Judę odrzucę od siebie tak jak odrzuciłem Izraela. Odtrącę też Jerozolimę, to miasto, które sam wybrałem, i dom, o którym powiedziałem, tam będzie przebywać moje imię. Pozostałe wydarzenia związane z panowaniem Jozjasza obejmujące wszystko, czego dokonał, są opisane w kronikach królów Judy. W czasie jego rządów faraon Necho, król egipski, wyruszył do króla asyryjskiego nad rzekę Eufrat. Kiedy król Jozjasz wyszedł mu naprzeciw, faraon zabił go w Megiddo, gdy tylko go zobaczył. Jego słudzy przewieźli jego ciało na rydwanie z Megiddo do Jerozolimy, i pochowali w jego grobowców. Mieszkańcy kraju wybrali Joachaza, syna Jozjasza, i ustanowili go królem, namaszczając go na następcę po ojcu. Joachas miał 23 lata, kiedy wstąpił na tron i przez trzy miesiące panował w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Hamutal i była córką Jeremiasza z Libny. Czynił on to, co nie podobało się panu tak samo jak jego przodkowie. Faraon Necho uwięził go w Ribla, w ziemi Hamat, kończąc jego panowanie w Jerozolimie. Jednocześnie nałożył na kraj Daninę w wysokości stu talentów srebra i jednego talentu złota. Jako następcę Jozjasza faraon Necho ustanowił królem Eliakima, jego syna, zmieniając jego imię na Joakim. Joachaza natomiast uprowadził do Egiptu. I tam właśnie Joachas umarł. Joakim natomiast dostarczał faraonowi srebro i złoto. Musiał jednak opodatkować kraj, ustalając dla każdego z ludu kraju określoną ilość srebra i złota, aby zapłacić daninę w wysokości wyznaczonej przez faraona Necho. Joakim miał 25 lat, kiedy wstąpił na tron i przez 11 lat panował w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Zebidda i była córką Pedajasza z Rumy. Czynił to, co nie podobało się Panu tak samo jak jego przodkowie. Zobaczcie, mamy takiego jednego rodzynka tutaj, nie? Jednego króla, który zaprowadził porządek, przed nim był, że tak powiem, wielki syf, i po nim znowu przyszli królowie, którzy znowu odchodzili od Pana Boga, nie? To w ogóle pokazuje, koń, zobaczcie, że nawet kiedy ktoś jest z jakiejś linii ludzi niedobrych, nie? W sensie nie słuchających Pana Boga. To nie znaczy, że jest na, na, na to skazany. On, on się wziął jakby znikąd. Mógłby kontynuować to, co robili jego przodkowie, ale nie robił tego. To działa też w drugą stronę. Mimo, że on potem tak miał synów, to oni niekoniecznie okazali się równie wierni jak on. Tu jedna rzeczka nie jest ciekawa i taka moja zachęta w związku z tym. Zobaczcie, wielka część tego rozdziału, no prawie trzy czwarte tego rozdziału, no to był spis tego wszystkiego, co tam porozwalał, tak, ten król. Dokładnie opisane te wszystkie praktyki, wszystkie miejsca, które oni wybudowali w trakcie lat tego odchodzenia od Pana Boga. Myślę, że dopiero w tym rozdziale widać ogrom tego spustoszenia, które oni zrobili. Nie? Jakby zawsze tam któryś król coś tam robił, coś tam było nie, nieposłuszny Panu, ale nie było takiego obrazu, że jak powiem, z lotu ptaka. Tutaj mamy wszystkie możliwe tak, zebrane w jednym miejscu, złe miejsca, złe praktyki i tak dalej, które ten król usuwa. To jest nic innego jak taki obraz porządnego, dobrego rachunku sumienia. Ja pamiętam, kiedy się nawracałem gdzieś tam po raz pierwszy tak poważnie, bo potem to jeszcze powtarzałem wielokrotnie. To pamiętam, zrobiłem sobie taką listę takich kilkunastu chyba, 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 nie, chyba nie kilkudziesięciu, ale kilkunastu rzeczy, które uważałem za, jakby to wszystko muszę w swoim życiu zmienić. Zapisałem to. To nawet nie chodziło o takie jakby tam pojedyncze grzechy, które miały być na spowiedź, tylko chodziło mi też również o pewne moje postawy, o jakieś moje myślenie, no takie rzeczy, które wymagają też długofalowego działania. i kochani, ja do dzisiaj mam tą pierwszą listę i też potem kolejne, gdzie tam uzupełniałem. Oczywiście część rzeczy wykreślałem, bo coś mi się udało, część niestety ciągle nie, ale wracam do niej. Mam taką listę i wracam do tego, co powinienem rozwalić, co powinienem wyczyścić. Kochani, oczywiście dobrym czasem na takie rzeczy są na przykład rekolekcje, ale może warto sobie zrobić taką listę i potem do niej wracać regularnie. Na przykład, nie wiem, co kwartał albo na co roku w Wielkanoc, zobaczyć, czy postępujemy do przodu, nie? Czy, czy, czy pewne rzeczy już odchodzą. Żeby, kochani, nie, nie koncentrować się tylko na takich bieżących sprawach, nie? które zazwyczaj zanosimy Panu Bogu do spowiedzi. Oczywiście to jest bardzo ważne. Ale warto mieć taką, że tak powiem, ogólną, całożyciową listę rzeczy do rozwalenia. Ja taką mam, wracam do niej. Mnie to bardzo pomaga. Może komuś z Was też to. Może pomóc.